Witam Cię bardzo serdecznie. Marię Bukardy z tej strony. Dzień dobry, dobry wieczór. Namaste. Dzisiaj kolejna lekcja z mentoringu, czyli mentoring numer 18, i porozmawiamy o, no jak w tytule i jak na grafice, czyli o związkach karmicznych. Związki karmiczne dotyczą praktycznie każdego z nas, szczególnie właśnie te stare dusze. Przychodzą tutaj na tą ziemię i spotykają się ponownie z wieloma, wieloma ludźmi z różnych poprzednich inkarnacji. Czyli to właśnie dla nas, tych starych dusz, są to największe wyzwania i największe lekcje. Mentoring, czyli Twoja droga do mistrzostwa, pod moją opieką, z moim przewodnictwem. Dojście do mistrzostwa to również mistrzowskie rozwiązanie związków karmicznych. Bardzo trudny temat. Popatrz, rozmawialiśmy już o bratnich duszach, rozmawialiśmy o bliźniaczych płomieniach. I już wiesz, że bliźniacze płomienie to już jest ogromne wyzwanie, ale to spotkanie tego bliźniaczego płomienia jest dużo, dużo rzadsze. Niż spotkanie kogoś, z kim łączy się karma. Możemy sobie to tak wyobrazić, że my, stare dusze, już wiele, wiele razy przechodziliśmy tutaj na Ziemię. Ja tutaj będę zajmować się sprawami ziemskimi. Chociaż są różne różne związki, gdzie spotykaliśmy się również w innych przestrzeniach, ale skoncentrujmy się teraz na tych sprawach ziemskich, ponieważ jesteśmy na ziemi, jesteśmy pod wpływem praw ziemi i wszechświata, ale przede wszystkim tych praw ziemskich i ten temat no musimy tutaj doprowadzić do mistrzostwa właśnie na ziemi. Czyli przychodziliśmy tutaj wiele, wiele razy w różnych momentach w historii gdzie działy się przeróżne sprawy i spotykaliśmy wielu ludzi. Gdy popatrzysz sobie teraz na Twoje życie, dokładnie teraz, na całe to życie, które pamiętasz, od momentu urodzin do teraz czyli ja nie mówię, że do momentu śmierci bo życzę każdemu z nas, żeby jak najdłużej żył i żeby wszystkie swoje rzeczy doprowadził do perfekcji, do mistrzostwa i całkowitego uwolnienia. Ale gdy popatrzysz sobie na Twoje życie od dzieciństwa do teraz, no to już było Ci dane skrzyżować Twoją drogę z wieloma ludźmi. I teraz zastanów się, czy z którymi z tych ludźmi połączyła Cię może karma. Może jest jakaś karma, którą należy oczyścić albo wyrównać, jeżeli chodzi o tą karmę. negatywną i teraz popatrz sobie na to z wyższej perspektywy, czyli wzbijamy się jak gdyby w powietrze z perspektywy kruka sobie teraz popatrzymy na, na całą tą sytuację dlaczego z perspektywy kruka? ponieważ wczoraj widziałam na instagramie przepiękny film jak, to że był wczoraj albo przedwczoraj jak um, ktoś um, uratował kruka czy to znaczy to był ptak z rodziny krukowatych Uratował tego ptaka, który tonął w jeziorze, i jaka przyjaźń niesamowita się zawiązała pomiędzy całą tą rodziną. Ten ptak stał się częścią, częścią całej rodziny. I to było takie piękne, ponieważ te ptaki są takie mądre. I, i wszystko dzieje się w odpowiednim czasie. Popatrz, te dwa dni temu widziałam, widziałam ten filmik. Dzisiaj pisałam. Kolejny rozdział do drugiej części trylogii. No, muszę ci powiedzieć, że już jesteśmy w połowie drugiej księgi trylogii. Jeszcze tylko połowa i będzie druk kolejnej księgi. Ciekawa jestem, kiedy, kiedy uda mi się zakończyć tą księgę kolejną. I od razu zaczynamy następną, bo ma być ich siedem, prawda? Siedem trylogii. I pisałam ten rozdział, i właściwie miałam już ten rozdział skończony. No i wczoraj, jak, jak zazwyczaj, codziennie wieczorem, ja mam taki rytuał, mój własny rytuał, że tańczę. Zawsze tańczę, żeby się utrzymać w dobrej kondycji, ładną sylwetkę i takie piękne ruchy, kobiece ruchy, takie elastyczne ruchy. No i wczoraj zaczęłam tańczyć, i nagle zaczęły mi przechodzić takie wizje, że ten rozdział wcale jeszcze nie jest skończony, że tam jeszcze musi być taka i taka scena, to i to musi się pokazać, taki i taki symbol musi się pojawić. No, i szybko pobiegłam po mój notatnik, i tutaj z jednej strony w czasie tańca, i szybko notowałam te sceny, żeby jeszcze je w tym rozdziale zamieścić. I jakie to wszystko jest niesamowicie symboliczne, i jak wszystko jest ze sobą powiązane. I dzisiaj właśnie rozmawiam z Tobą i mówię, że z tej perspektywy kruka na to popatrzymy. Dlaczego z perspektywy kruka, a nie sokoła? No zazwyczaj, gdy rozmawiamy razem, to mówię, no popatrzmy na to z wyższej perspektywy, jak na przykład soku, albo jak jastrząb, jak orzeł. Dlatego, że dzisiaj ta symbolika kruka połączy się z tym tematem tych związków karmicznych jako ta mądrość. Bo kruki są bardzo, bardzo mądre. I żeby doprowadzić pewne połączenia do mistrzostwa i dobrze odegrać tą rolę i... Jak gdyby odhaczyć tą lekcję, zdać ten egzamin, który mamy w tej inkarnacji, musimy na związki karmiczne popatrzeć z mądrością kruka. Nie z szybkością i bystrością sokoła, nie z taką niezależnością i królewskością orła, ale właśnie z tą mądrością kruka. I dlatego z tą mądrością kruka patrzymy teraz na Twoje życie. Które masz teraz. I teraz wyobraź sobie, że te osoby z Was, które miały u mnie na przykład odczytywanie poprzednich inkarnacji, to wiedzą, że tych inkarnacji mamy całe mnóstwo, ponieważ w mojej społeczności, ja zawsze to powtarzam, spotykamy się stare dusze, szczególne dusze, wyjątkowe, które mają jakieś takie bardzo, bardzo. Szczególne misje tutaj na Ziemi, i tutaj nie ma praktycznie młodych dusz. Nie ma takich dusz, które inkarnują dopiero drugi, trzeci raz. To w ogóle nie ta bajka. To nie jest, to nie jest dla nich, to jest nie ich bajka. I dlatego we wszystkich przekazach, które przekazuję do, do świata i wszechświata, to zarezonuje tylko ze starymi duszami, bo tylko te stare dusze mają już to doświadczenie. One już mają tą odpowiednią świadomość i odpowiednio wysoki poziom świadomości. Z młodymi duszami to w ogóle nie zarezonuje. One patrzą na mnie i myślą, skąd ja się urwałam z jakiejś choinki raz rozumiesz. Dlatego ten temat związków karmicznych właśnie nas starych dusz najbardziej dotyczy. Dobrze, zrobiłam teraz taki piękny kwiecisty wstęp. Ale dlaczego? Żeby ci pokazać, jak to jest głęboki temat, jaki to jest szczególny temat i że właśnie nas najbardziej dotyczy. I teraz, dlaczego jeszcze właśnie nas najbardziej dotyczy, ponieważ wielu z nas, czyli osób, które są w mojej społeczności, szczególnie tych osób, które są na mentoringu i są na ceremoniach. Nie mówię tutaj o takich osobach, które na przykład tam dorywczo y, gdzieś tam e-booki sobie zbierają, czy, czy jakoś tam obserwują mnie na mediach społecznościowych. Ja mówię tutaj o takich osobach, które naprawdę pracują z tą wiedzą. To my. Wiele osób z nas jest po raz ostatni na ziemi. Niektóre w wolontariacie, tak jak ja, ale niektóre mają ten ostateczny cykl karmiczny. Nie wiem, czy ty to słyszysz, że cykady cykają na zewnątrz. Dzisiaj w ogóle była taka niesamowita pogoda, takie, było, takie napięcie było wyczuwalne w powietrzu. Myśmy byli na takiej no, bardzo trudnej wędrówce, wędrówce górskiej i złapała nas burza i ta burza po prostu cały czas z nami szła i szła i szła i szła i w momencie jak wsiedliśmy do samochodu, przyjechaliśmy z powrotem to zaczęło się takie gradobicie, że normalnie koniec świata myślałam, że mi się tutaj dach normalnie, że tutaj jakieś dziury w dachu będą I, i nie mogłam nagrać wcześniej dlatego tego mentoringu, bo yy, Już sobie zaplanowałam, że wcześniej go nagram, a dopiero teraz go nagrywam. Jest 20:13. No, jak symbolicznie: 20 i 13. Dobrze, i teraz tak, ponieważ kończymy pewne cykle naszego pobytu na Ziemi, to właśnie dla nas teraz te związki karmiczne wyglądają w ten sposób, że spotykamy nie tylko jedną osobę, ale spotykamy czasami 30, 100 osób, z którymi łączy nas karma. I to jest bardzo duże wyzwanie. Bardzo duże. Dlatego powiedziałam, że najlepsi uczniowie dostają najtrudniejsze zadania. Dlatego nam się nagle może zdarzyć, że praktycznie każda osoba w naszym otoczeniu już ją skądś znamy. Znamy ją z poprzedniego życia. Ponieważ gdy kończymy ten cykl karmiczny, szczególnie teraz w tym procesie apokalipsy no to musimy ze wszystkimi się spotkać, z którymi cokolwiek nas połączyło, moja babcia tak zawsze mówiła, jak ci włosy wypadają, to zbieraj te włosy zbieraj te włosy, bo jak ich teraz nie pozbierasz to będziesz je zbierać po śmierci i dlatego ja mam taki zwyczaj, że jestem w jakimś miejscu, w którym się bardzo, bardzo podoba, to się staram wyciągnąć sobie jakiegoś włosa i go tam zostawić, żeby po niego wrócić po śmierci, może śmieszne, ale tak mi to utkwiło od mojej babci i teraz tak, czyli może nam się zdarzyć, właśnie nam, szczególnym duszom, że praktycznie co chwilę spotykamy kogoś, kogo już znamy z jakiegoś innego życia. I to dla nas jest to największe wyzwanie. Największe wyzwanie, najtrudniejsza lekcja. I teraz tak, może zacznijmy od samego początku. Związki karmiczne, to już teraz wiadomo o co chodzi, to są związki, które mamy z ludźmi, z którymi już kiedyś spotkaliśmy się w jakimś innym życiu i z którymi połączyło nas coś szczególnego, czyli mogły nas połączyć pozytywne albo negatywne emocje, mogły nas połączyć pozytywne albo negatywne sytuacje. Najczęściej, gdy mówimy o.